Chciałem Państwa zaprosić do wysłuchania prezentacji, prelekcji pod tytułem Co nas czeka w roku 2010? Trendy i prognozy. Zapraszam Pana Michała Kramarza, senior menadżera Central Europe Travel and Retail firma Google Poland. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja powiem na początku tak, pewnie Państwo znają się lepiej na turystyce niż my. My postaramy się pokazać trochę tego, co z perspektywy wyszukiwarki widać. Temat jest troszeczkę niewdzięczny zresztą, biorąc pod uwagę sytuację, która się ostatnio działa na rynku turystycznym. Prognozowanie tego, co będzie w 2010 roku, jest troszeczkę utrudnione. Parę rzeczy, o których będę starał się powiedzieć. Pierwsza rzecz to perspektywa europejska na podstawie paru badań firmy Focusrite. Wzrost ilości internautów w Polsce to już zupełnie na podstawie Genius Megapanel i polskich badań. Internet głównym źródłem informacji o wycieczkach. Tutaj będzie parę słów o badaniu, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie z firmą z TUI. Długa droga od pomysłu do realizacji, tutaj też będzie parę informacji z tego badania. Kluczowe zmienne to miejsce i cena, to już też temat przewijający się przez chwilę na poprzednich prelekcjach. Wideo i społeczności online to też kilka informacji o tym, jak to się zmienia w wykorzystaniu, czego możemy się spodziewać. No i dostęp do informacji, czyli trochę o technologiach mobilnych. Pierwsza rzecz z badania Focusrite. Widać, że turystyka przeżywa dosyć ciężki okres w Europie. Znaczące spadki w porównaniu do 2008 roku, jeśli chodzi o obroty i przychody. Natomiast z perspektywy online'u wygląda to trochę inaczej. Turystyka okej spadła, natomiast udział online'u sukcesywnie zwiększa się. I to jest ta rzecz, na którą głównie chciałbym zwrócić uwagę, że pomimo, że te obroty czy spadają, czy są na podobnym poziomie, czy bardzo stabilnie rosną, to coraz mocniejsze są te obroty generowane przez aktywności online, przez to, czego ludzie szukają w internecie i przez to, jak bukują w internecie. Tutaj jest troszeczkę zagmatwany wykres, ale celowo. Przede wszystkim z tego względu, że chciałem pokazać Państwu, jak są poszukiwane najpopularniejsze destynacje międzynarodowe, żeby pokazać, że nie są to poszukiwane jedna, dwie destynacje. To jest top 10 destynacji, które są poszukiwane. Widać, że Chorwacja przeżywa oblężenie. Widać, że Egipt nadal jest dosyć wysoko. Natomiast co ciekawe, do Chorwacji jedzie się w określonych terminach, ale poszukiwania tej Chorwacji właściwie trwają przez cały rok. Poszukiwania informacji, chęci dowiedzenia się, zaplanowania się wycieczki. To znowu pokrywa się z tym, co pojawiło się w badaniu, że ludzie przez długi czas poszukują, przez długi czas się zastanawiają, podejmują zdecydowanie wcześniej decyzje, niż dokonują samego zakupu. W konkretnym momencie, kiedy wiedzą, że jest czy najlepsza oferta, czy akurat termin jest wygodny, podejmują tą decyzję zakupową. Na jakim rynku było przeprowadzone to badanie? Polska czy nie? TUI czy... Tak, to... Polska, tak. Z TUI Polska. I te wyniki Google'owe też są z Polski. Te wyniki też są z Polski, tak. Perspektywa europejska to były tylko pierwsze dwa slajdy. Rozmawiamy o Polsce, tak, no jesteśmy w Polsce. Sprawdziliśmy też, jak wyglądają destynacje krajowe. I tutaj zdecydowanie widać, że Bieszczady, Kołobrzeg, Kazimierz Dolny, Łeba, Ustka to są te destynacje, które są bardzo poszukiwane i właściwie w ciągu całego roku. To też znowu pokrywa się z sytuacją, że ludzie przez cały rok już planują wycieczkę czy wyjazd. Natomiast nie ma tutaj jednej destynacji. Czy ktoś z Państwa wie, która może być jeszcze bardzo mocno poszukiwana i właściwie jest linia płaska, to znaczy przez cały rok jest bardzo wysoko poszukiwana. Zakopane. Dokładnie. Tak jak mówiłem, no Państwo wiedzą o turystyce więcej od nas. Zakopane jest właściwie, jakbyśmy narysowali kreskę, to będzie tutaj. Cały czas, przez cały rok praktycznie Zakopane jest poszukiwane i tu gratulacje dla tych, którzy mają hotele w Zakopanem, bo praktycznie przez cały rok powinno być obłożenie, przynajmniej patrząc po wyszukiwarkę.